Cześć! W tym materiale pokażę Wam nowości Bontragera na 2021 rok. Zapraszam do oglądania. A dla osób, które nie znają marki Bontrager, to warto na wstępie powiedzieć, że jest to brand, który należy do Treka i pod tą marką firma oferuje wszelkiego rodzaju komponenty, akcesoria, wyposażenie rowerzysty, ale również odzież, obuwie, kaski. Jednym słowem wszystko to, co jest potrzebne, żeby ubrać ramę roweru oraz ubrać kolarza oraz wyposażyć jego rzeczy takie jak pompki i wszystkie akcesoria, które są potrzebne na rower, a my zaczynamy od największej, najważniejszej i najbardziej interesującej nowości Bontragera na 2021 rok, czyli szosowych kół Bontrager Eolus RSL37. To są bardzo lekkie szosowe koła o niskim stożku. Tutaj mamy stożek 37 mm, no i masę 1325 gramów. To ci, którzy jeżdżą na szosie, już sobie wyobrażają, jak te koła muszą dynamicznie przyspieszać, bo zapewne tak właśnie jest. Mamy tutaj stożek, który łączy niską masę, ale też niezłą szybkość, bo około 4 cm na pewno już dobrze ciągnie po płaskim, a dodatkowo fantastycznie zbiera się po każdym wyjściu z zakrętu, przy każdym przyspieszeniu. To są koła dedykowane do jazdy na mocno interwałowych, pagórkowatych klasykach, na kryteriach oraz oczywiście jazdy po górach. Natomiast no, cała ta jakby ich siła kryje się w ich konstrukcji, ponieważ tutaj mamy tutaj włókno węglowe OCLV, to trekowskie takie najwyższe, które jest stosowane w najwyższej klasy komponentach i rowerach. No i bardzo fajna, nowoczesna budowę kół. Obręcze o wewnętrznej szerokości 21 mm zapewniają doskonałe układanie się opon na tych felgach. Do tego 24 szprychy i piasty, gdzie wnętrzności pochodzą od DT z wersji 240. Jednym słowem, topowe piasty szwajcarskiego producenta. Oczywiście najnowszy Ratchet EXP. Generalnie najwyższej klasy koła, które ważą rewelacyjnie mało. Natomiast mi się bardzo podoba też ich druga wersja, czyli Eolus RSL37V, wersja z szerszymi obręczami. Tam szerokość wewnętrzna felgi to aż 25 mm. Masa jest nieco wyższa, koła ważą w tej wersji V 1355 gramów. No i są to modele dedykowane do rowerów szosowych Endurance, do Graveli, do Allroadów, czyli wszędzie tam, gdzie montujemy jeszcze szerszą obręcz na koło. Oba zestawy są oczywiście gotowe na jazdę bez dętek, są to koła tubeless ready, no i będą na pewno fantastycznie, dynamicznie przyspieszały i to niewątpliwie jest największa nowość Bontragera na 2021 rok. Kolejną nowością są opony szosowe Bontrager R3 Hard Case Light Tubeless Ready, czyli szybkie, uniwersalne opony szosowe o dobrej przyczepności, nadające się nie tylko na treningi, ale również na wyścigi, a właściwie przede wszystkim na wyścigi. No i taką główną nowością w modelu na 2021 rok jest nowa mieszanka gumowa TR Speed, znacznie szybsza niż poprzednia oraz, co ważne dla takich zwykłych ludzi jak my, bardziej odporna na przebiegi, czyli na takiej oponie przejedziemy po prostu więcej kilometrów. Nowa jest też wkładka antyprzebiciowa, nazywana przez Bontragera Nylon 105. Dzięki temu odporność na przebicia wzrosła, a jednocześnie firma chwali się, że dużo bardziej plastyczna jest cała opona i łatwiej ją założyć na felgę. Nie trzeba tak bardzo męczyć się przy zakładaniu opony. Także no, to ważna informacja dla takich zwykłych zjadaczy chleba, którzy montują opony samodzielnie. No i warto też powiedzieć, że ona występuje w kilku wersjach szerokości. 25 mm, 28 mm i 32 mm. I te dwie węższe mają oprót 170 TPI, natomiast 32 mm nieco rzadszy 120 TPI. I dodatkowo jeszcze chciałem powiedzieć, że tutaj mamy wersję czarną, natomiast w tej najszerszej wersji 32 mm jest też dostępna wersja z takim eleganckim, brązowym bokiem, modna obecnie, pasująca do takiego klasycznego stylu w rowerach szosowych. No i na koniec masa. Pamiętajmy, że to opona tubeless ready, czyli możliwa do używania zarówno z dętkami, jak i bez dętek z płynem uszczelniającym. Masa w zależności od szerokości waha się od 285 g do 340 g. Kolejną nowością jest siodełko Bontrager Verse. Bardzo ciekawy model, który właściwie zrywa z takimi dotychczasowymi zasadami, ponieważ jest to siodełko, które jest unisex, czyli pasuje zarówno kobietom, jak i mężczyznom, a dodatkowo Bontrager sytuuje jako model do wielu dyscyplin kolarstwa, zarówno do szosowego, jak i kolarstwa górskiego, no i oczywiście wszystkiego, co jest pomiędzy, graveli, przełajówek, także jeden model dedykowany do każdego typu roweru. No i co ciekawe, żeby to siodełko było odpowiednie do różnych osób i do różnych stylów jazdy, ma bardzo długi i szeroki otwór anatomiczny, który właściwie biegnie przez całą długość siodełka. Dodatkowo jest to siodełko, które ma dosyć szeroki nos, także na pewno na nim się będzie fajnie czuło zarówno siedząc do przodu, jak i do tyłu. No i żeby
dobrze dopasować je do indywidualnych preferencji, występuje aż w czterech szerokościach. 135, 145, 155, no i 165. Przy tym zawsze ma 270 mm długości. A żeby można było je precyzyjnie wyregulować przód-tył, no to w tym modelu zastosowano takie specjalne pręty, które są zagięte dopiero na samym końcu i ta odległość, czy jakby możliwość regulacji jest znacznie większa według Bontragera niż w klasycznym siodełku. Siodełko Verse występuje w trzech wersjach. W wersji Pro, gdzie zarówno pręty, jak i podstawa są karbonowe. W wersji Elite, gdzie pręty są austenitowe, to jest materiał lżejszy niż tytan. Oraz w wersji Comb, gdzie pręty są stalowe. No i oczywiście siodełka są kompatybilne z uchwytami Blender, czyli zamontujemy tutaj choćby słynną lampkę Bontragera Flare Air. Verse to oczywiście model typowo sportowy, natomiast do takiej bardziej rekreacyjnej jazdy Bontrager przygotował dwa siodełka z serii Fluid. Seria Fluid to modele, które są wypełnione specjalnym płynem i jak sam producent podaje, ten płyn jest znacznie skuteczniejszy niż żel, ponieważ siodełka z płynem generują o wiele mniejszy punktowy nacisk, co oczywiście Bontrager potwierdza badaniami, których wyniki prezentuje na swojej stronie internetowej. No i w serii Fluid dostępne są dwa nowe siodełka. Szerszy model Boulevard, który jest taki dostosowany do takiej wyprostowanej pozycji rowerów miejskich, czyli wszędzie tam, gdzie po prostu jedziemy zrelaksowani w wyprostowanej pozycji, oraz siodełko Commuter Fluid, które ma nieco bardziej sportowy kształt, ale nadal nadaje się do rowerów typu fitness, trekking, city, takich, gdzie nie jeździmy bardzo sportowo, bardzo agresywnie, pochylenie do przodu. No i jeszcze chciałem powiedzieć, że oba siodełka spokojnie nadają się do jazdy w zwykłych spodniach, nie trzeba tutaj spodenek kolarskich z wkładką anatomiczną. Kolejną nowością w ofercie jest MTB Bontrager Beats, czyli narzędziownik montowany czy też ukrywany w rurze sterowej widelca. To jest system, który pasuje do okrągłych rur sterowych wykonanych z aluminium albo ze stali. Nie będzie się nadawał do eliptycznych rur sterowych ani do karbonowych rur sterowych. Natomiast to jest bardzo fajny gadżet wszędzie tam, gdzie możecie go zastosować, ale faktem jest, że akurat tego typu rury sterowe to jest najczęściej stosowany system, więc zapewne w większości waszych rowerów to właśnie jest możliwe do zamontowania. No i ten cały cartridge montuje się do wnętrza rury sterowej, czyli nie macie kapsla sterów, nie macie gwiazdki, tylko właśnie to. A w środku jest zintegrowany panel, w którym znajdziemy multitoola, czyli scyzoryk narzędziowy, gdzie znajdziemy imbusy od 2 do 8, Torx AT25 oraz płaski śrubokręt. Czyli tak naprawdę wszystkie te najbardziej potrzebne narzędzia, których używacie dokonując podstawowych napraw oraz korekt w waszym rowerze. Dodatkowo jest tutaj skuwacz do łańcucha oraz miejsce do przełożenia spinki. Bardzo fajny gadżet, który zapewnia porządek. Nie musimy włożyć narzędzi w kieszeni czy też w torebce. Po prostu chowamy je bardzo estetycznie do rury sterowej naszego amortyzatora i w łatwy sposób wyciągamy zawsze wtedy, kiedy potrzebujemy. Na 2021 rok Bontrager przygotował kilka nowych modeli SACW. Konkretnie są to modele montowane na tylny bagażnik. No i są dwie serie. Commuter oraz Town. Commuter to jest taka bardziej zaawansowana seria, ale również seria, która ma większą pojemność tych toreb. I są tam trzy opcje. Sakwa górna, 7-litrowa, która jest prezentowana na zdjęciu, sakwa boczna, jednostronna, 17-litrowa oraz sakwa, która jest obustronna, czyli mamy dwie boczne torby o łącznej pojemności 36 litrów. No i sakwy serii Commuter są mocowane w systemie MIG, czyli są wpinane w taki bardzo szybki i wygodny sposób i oczywiście przy okazji bardziej jakby odporne na kradzież. Natomiast sakwy Town są bardziej podstawowe. No i te różnice są takie, że w komputerach materiał jest jakby lepszej klasy, lepszej jakości, jest wodoodporny, natomiast w serii Town jest bardziej podstawowy, te sakwy nie są wodoodporne, ale producent dostarcza w zestawie specjalne pokrowce, żeby je osłonić przed deszczem. No i sakwy Town są też mniejsze oraz występują tylko dwie opcje. Opcja jednostronna boczna 9-litrowa oraz opcja na dwa boki o łącznej pojemności 18 litrów. Oczywiście wszystkie modele sakw są przeznaczone do jazdy zarówno w mieście, jak i takiej wycieczkowej jazdy z bagażem. Są wyposażone w takie blaskowe wstawki, które zwiększają bezpieczeństwo podczas jazdy. Także produkty jak najbardziej gotowe na bezpieczne, codzienne użytkowanie w ruchu ulicznym.
Na koniec chciałem Wam pokazać kask Bontrager Rally Wave Cell, czyli model dedykowany do enduro oraz trail, czyli agresywnych dyscyplin kolarstwa górskiego. Jest to oczywiście model wyposażony w system Wave Cell. Bardzo bezpieczna technologia opracowana przez Bontragera, która podczas upadku działa w trójfazowy sposób. No i tak naprawdę w dużym skrócie znacząco zmniejsza tarcie podczas uderzenia. Dzięki temu wielokrotnie jakby ogranicza szanse na uszkodzenia czaszki oraz mózgu. To jest autorski patent Bontragera. Badania, które oni przedstawiają, pokazują, że takie kaski są dużo bardziej bezpieczne niż klasyczne kaski. No i nam pozostaje jedynie w to wierzyć i cieszyć się, że technologia WaveCell trafia do modelu Rally, bo model Rally to jest model podstawowy. Jest w Bontragerze jeszcze jeden kask do enduro i trailu, który jest wyraźnie droższy, a tak naprawdę nie różni się zbyt wiele, jeżeli chodzi o wygląd i takie cechy technologiczne zastosowane w kasku. Mamy tutaj oczywiście konstrukcję drop-in, czyli przedłużony tył, który zapewnia lepszą ochronę również tyłu głowy, nie tylko przodu oraz góry. Oczywiście regulowane paski lockdown oraz regulowany tył za pomocą pokrętła Boa, także mamy tutaj bardzo fajny system regulacji obwodu oparty o żyłkę i pokrętło, gdzie z bardzo dużą precyzją i minimalnymi skokami możemy sobie doregulować oraz w trakcie jazdy oczywiście delikatnie korygować ustawienie obwodu kasku. No i cóż, jest to model dedykowany zarówno do zjeżdżania, jak i podjeżdżania, więc mamy tutaj oczywiście dobrą wentylację, no i klasycznie w kaskach Enduro Trail regulowany daszek. Jeżeli interesuje Was więcej informacji na temat nowości Bontragera, to zapraszamy Was na portal bikeworld.pl, gdzie jest artykuł właśnie o nowościach Bontragera na 2021 rok, a więcej o ich produktach znajdziecie na stronie internetowej www.trekbikes.com. Mam nadzieję, że podobało Ci się to wideo. Jeżeli tak, koniecznie zostaw kciuka w górze. Zostaw też suba, żeby być na bieżąco z naszymi treściami. No i cóż, do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się!